Moi drodzy, tradycyjnie, kiedy przygotowujemy reklamówkę na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy wszystkim zawiaduje Wojtek Smarzowski, to wtedy także ja czekam na ten moment, kiedy kończymy już kręcić materiały, a Wojtek i jego ekipa robi to mega profesjonalnie i wtedy czekam na ten moment, pytając, a co przyniosłeś na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli na 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek, ja dla odmiany przyniosłem walizkę. Walizka jest przedwojenna. I nie ma w tej walizce autografów, aktorów, twórców, ponieważ dawno nie zrobiłem filmu. Natomiast wpakowałem do tej walizki wszystkie swoje filmy. I teraz tak, powiem co tam jest. Na początek banalnie to są te Blu-raye Wesela z szydowską literką w środku tytułu, Claire i Róża. Potem jest Wołyń, ale taka wersja dwupłytowa, rozszerzona. Znowu banalnie, drogówka, DVD i ja podpisałem te filmy i pod Mocnym Aniołem. I teraz tak, Dom Zły, ale w takim opakowaniu jak z konserwy. Metal. I to jest wersja z kolei Wesela tego mojego sprzed 20 lat. Nie cierpię tej okładki, jest brzydka, ale chodzi o to, że ona jest jakoś cyfrowo ubogacona. Więc myślę, że może być ciekawa. Kuracja. Jeszcze wtedy robiłem, bo to finansowała telewizja, kurację też finansowała telewizja, to jest teatr telewizji, dla mnie to zawsze był film. Jeszcze wtedy współpracowałem z telewizją, teraz generalnie nawet nie jeżdżę ulicą Woronicza, żeby mi zdjęcia nie zrobili. I teraz mam dwa piraty. To jest pierwszy pirat, Małżowina. Ona w ogóle się nie ukazała, nie wyszła na żadnym nośniku. Ja go zrobiłem, tego pirata. A to jest ciekawostka na koniec, to jest pirat chiński Róży. Niestety Agata Kulesza i Marcin Dorociński nie są zdubbingowani, nie mówią po chińsku. Natomiast no, jest to naprawdę jakaś atrakcja. Dostałem ten film i dowiedziałem się, że ponieważ w Chinach wszystko piratują, nie? Że jeżeli reżyser zrobi film w Chinach i go nie piratują, no to musi się zabić, bo znaczy, że jest tak słaby. Tego filmu nie podpisałem, bo nie chcę niszczyć dzieła sztuki. No to wszystko. Dziękuję bardzo. Ja teraz daję Ci wszystkie filmy, żeby podtrzymać jeszcze przez chwilę i teraz ja tylko powiem. Piękna walizka. Też mam no, taką przyjemność, że taką walizkę otrzymałem osobiście inną, zupełnie innej okazji, ale walizka sama w sobie także jest dziełem sztuki. Wszystko to razem, dzieło sztuki razem z tymi dziełami sztuki tworzy całość od Wojka Smarzowskiego. A więc, moi drodzy, licytujemy, a ja Ci, Wojtku, bardzo, bardzo dziękuję. No i ta chińska podróba już mnie zaciekawiła i to jeszcze jak. Dziękuję bardzo.